Studio studiu TV, czyli w Państwa domach, gości Saida. Witam Państwa bardzo serdecznie. Saida, tancerka, która w Bielsku Białej od kilku lat prowadzi szkołę tańca, która się nazywa? Saida Dance Academy. I w której można nauczyć się jakiego rodzaju tańców? Praktycznie wszystkiego, wszystkich rodzajów tańców, począwszy od tańca orientalnego, Bollywood, dancehallu, breakdance'u, tańca towarzyskiego, jogi, tai chi. Flamenco? I flamenco oczywiście też. A Slajda specjalizuje się w jakim tańcu? Yy, specjalizujemy się zdecydowanie w tańcach yy, typowo kobiecych, czyli tańcu orientalnym i flamenco. I od niedawna właśnie też w dancehallu. Yy, jest propozycja dla tych osób, które tańczą, które by chciały tańczyć, który by chciały zobaczyć, jak wygląda Sajdę z Akademii, jest propozycja na najbliższą niedzielę. Na najbliższą i na kolejną. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 16 września, to jest już nadchodzącą niedzielę. Od godziny 10 do godziny 16 na bezpłatne, gratisowe kursy, na których będą Państwo mieli okazję zapoznać się z naszymi wszystkimi instruktorami, poznać techniki taneczne, które oferujemy, wylosować atrakcyjne nagrody, otrzymać upominki. Państwo, czyli osoby, które są dojrzałe, dorosłe, ale dotyczy to również dzieci, tak? Dotyczy to również dzieci. W tą niedzielę nadchodzącą e, zapraszamy młodzież i osoby dorosłe, natomiast w kolejną, 23 września. Zapraszamy mamy z dziećmi, same dzieci, ponieważ oferta skierowana jest już teraz do wszystkich. Od maluszków, od trzeciego roku życia do szóstego roku życia mamy specjalną grupę dla starszaków. Następnie mamy grupę festiwalową, czyli grupę dziecięcą przygotowującą małe księżniczki do pokazu na scenie podczas festiwalu tańca Sejda Dance Academy. Macie też propozycje dla osób, które znajdują się w tej bardzo komfortowej sytuacji, czyli nie muszą już pracować, yy, przebywają sobie w domu yy, i czasami nie mają co yy, zrobić z wolnym czasem. Tak, to jest nasza nowość i myślę, że będzie cieszyła się bardzo dużą popularnością, ponieważ będą to zajęcia bardzo kolorowe, bardzo interesujące, prowadzone przez instruktorkę z ogromną charyzmą, która 25 lat swojego życia zawodowego poświęciła tańcu. Jest tancerką zawodową baletu. Obecnie specjalizuje się w Kalanetiksie. W chwilach wolnych tańczy flamenko. Oprócz tego, miała kontakt praktycznie z każdym stylem tańca od ludowych do jazzu. Także na swoich zajęciach na pewno będzie oferowała rzeczy, które panie. 50 plus polubią, pokochają i będą chciały więcej. Czyli to jest oferta skierowana do, do tych pań, które y, możemy zobaczyć w niedzielę z kijkami trekkingowymi na lotnisku czy w wapienicy. I zapraszamy te panie również do tego, żeby y, poszły jeszcze dalej. Tak, żeby poszły jeszcze dalej. W umiłowaniu dalej, życia. Bo można robić dużo, dużo więcej i to życie może być bardzo ciekawe na każdym etapie. Dobrze, to jest propozycja, jeżeli chodzi o szkołę tańca, jeżeli chodzi o najbliższy weekend, niedzielę i niedzielę za tydzień. Natomiast wiemy, że Side z Akademii organizuje w najbliższym czasie bardzo duże wydarzenie artystyczne, właściwie na skalę, no może nawet europejską. Ogólnopolską, europejską? Tak. Jesteśmy w trakcie organizacji bardzo dużego przedsięwzięcia artystycznego, jakim jest drugi festiwal tańca Saida Dance Academy. Będziemy mieli zaszczyt gościć w Bielsku Białej, gwiazdy światowego formatu, tancerzy, którzy występowali w filmach zarówno Bollywood, jak i Hollywood, tancerzy tańca indyjskiego i Bollywood, tancerzy tańca arabskiego, którzy podbijają obecnie światowe sceny hmm, współczesne. Tancerzy jazzu, tancerzy breakdance'u, dancehall'u, także również będzie to takie prawdziwe święto tańca, okazja do zobaczenia różnych technik w jednym miejscu, do porównania i zakochania się w tańcu w pełnym jego wachlarzu. Jeżeli jakieś osoby chciałyby się dowiedzieć coś więcej na temat festiwalu, gdzie znajdą informacje na temat festiwalu, czyli chodzi o to kto będzie występował. Rozumiem, że też będą warsztaty, tak? Tak. Festiwal, festiwalowi przez trzy dni będą towarzyszyły warsztaty, na które już trwają zapisy, także serdecznie Państwa zapraszamy. Są to warsztaty prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania, od początkujących do poziomu masterclass, także również te osoby, które zawodowo zajmują się tańcem, znajdą coś dla siebie. Są to warsztaty tańca Bollywood, tańca orientalnego oraz dancehallu. Dla wszystkich tancerzy wieczorami rozciąganie w w rytmach jogi i specjalnego stretchingu dla tancerzy. Cały festiwal zwieńczy wielka gala 28 września o godzinie 18, która odbędzie się w Beceku, która będzie punktem kulminacyjnym całego festiwalu. Jednocześnie będzie również finałem Mistrzostw Konkursu tańca Art of Oriental Dance 2012. Jest to konkurs po raz pierwszy organizowany w Bielsku Białej, po raz pierwszy organizowany w Polsce, ponieważ jest to również przepustka dla tancerek zawodowych do Mistrzostw Europy w Tańcu Orientalnym we Frankfurcie w 2013 roku. Ja rozumiem, że zapisy są otwarte. Można się do tego konkursu, to jest informacja dla pań, które tańczą tak. zawodowo, tak? Tańce Tańc Tak, do pań, które tańczą zawodowo i które jeszcze nie traktują tego jak zawód, ale już się do tego przymierzają, ponieważ mamy kilka kategorii konkursowych. Mamy kategorię solo professional i ona właśnie skierowana jest do pań, które tańczą i uczą zawodowo. Także szczególnie zapraszamy do udziału w, konkursu, w konkursie. Tutaj konkurs będzie się składał w tej kategorii z dwóch etapów, etapu wideo, także już zapraszamy do nadsyłania swoich prezentacji wideo. Natomiast finał tego etapu będzie miał miejsce na scenie właśnie podczas Wielkiej Gali 28 października. Kolejną kategorią konkursową jest kategoria Solo Oriental Classic, to jest dla pań, które amatorsko bądź półprofesjonalnie zajmują się, zajmują się tańcem. Mamy też coś dla grup, także jeżeli tańczycie w grupach, zapraszamy. Zapraszamy również. Można, można pokazać swoje umiejętności. Cały czas czekamy na nadsyłane materiały wideo, ponieważ dla wszystkich kategorii konkursowych etap pierwszy odbywa się w formie głosowania wideo. Czyli przed nami konkurs, przed nami występy gości z Indii, z, z krajów arabskich, z Indii, ze Stanów. Z Ameryki, ta? Tak, z Indii, Ameryki, ze Szwajcarii. Yy, Czekamy jeszcze na gości z Grecji. Będą również osoby pochodzenia tutaj meksykańskiego, także cały czas jeszcze ten wachlarz gości się poszerza. Także no, będzie to naprawdę, naprawdę wyjątkowe wydarzenie, na które Państwa zapraszam. Wszystkie informacje o nim znajdziecie Państwo na stronie www.saidafestival.pl. A póki co zapraszamy również. Telewizów na najbliższą niedzielę na 16 września o godzinie 10 zaczynamy od tai chi. Tańczymy do godziny 16. Po tai chi zapraszamy na dance hall, potem latino solo, flamenco i taniec brzucha. I za tydzień w niedzielę 20. A za tydzień 23 również w niedzielę zapraszamy Państwa na jogę, dance hall, zumbę, taniec brzucha i zajęcia dla dzieci. A gościem Studia Regionalnej TV była Saida, która jest trenerką prowadzącą Saida Dance Akademii w Bielsku-Białej. Dziękuję państwu bardzo i zapraszam.